Witam Was w nowym roku na moim zegarku 1 stycznia. Sprawdzam sobie, co nowego na świecie. Jeżeli jeszcze raz usłyszę hasło Nowy Rok, Nowa Ja, czyli piękniejsza i chudsza, to chyba się katapultuję na księżyc. Stawiajmy przed sobą większe cele, wtedy łatwiej w nie trafić. Mam dla Was alternatywę Nowy Rok, Nowe Hobby. W tym filmie pokażę Wam, jak z przyjemnością zrobić taki zestaw. No i jest plus, ten pomysł zawsze wyjdzie. W trakcie filmu pokażę Wam, co jest niezbędne, żeby wykonać taki komplecik i co zrobić, żeby na pewno wyszło. Ryzyko żadne, a wydatek umiarkowany. A najodważniejszych zapraszamy do naszego sklepu. Adres na dole strony. Przygotowaliśmy dla Was zestaw wszystko mający. Czyli za jednym zamachem kupicie wszystko, co jest potrzebne do zrobienia takich pudełeczek. A użyłam m.in. dwa pudełeczka drewniane o wielkości wieka 15x15 cm. Zakładkę do książki i romantyczny papier ryżowy. Cytując hardkorowego koksu, tu nie ma lipy. Tu wszystko musi do siebie pasować. Zaczynamy. Biała farba akrylowa. Trzeba będzie pudełeczka pomalować dwa razy. Jeden raz grubo to nie jest dobry pomysł. Lepiej dwa razy, a cieniutko. Zawiasami nie ma się co przejmować. Po prostu je zamalowuję, ale niezbyt grubo. Po pokryciu farbą wszystkich elementów jeden raz zostawiam je do wyschnięcia. Po wyschnięciu powierzchnia drewna jest szorstka. To nie jest fajne, więc należy teraz użyć papieru ściernego. Wszystkie elementy pudełka dokładnie szlifujemy. Jeżeli gdzieś przetrzecie za mocno, to nie szkodzi, ponieważ za chwilę nałożymy jeszcze jedną warstwę farby. Oczywiście do zestawu startowego dodajemy Wam pędzelek. Jeden świetny i wielozadaniowy. Do farb, lakieru oraz kleju. A teraz dobra wiadomość, teraz to już wszystko pójdzie z górki. To jest klej do dekupaż, klej z werniksem. Czyli zaczynamy prawdziwe ozdabianie. Ale zanim odpalimy naszą petardę, warto sprawdzić, jak otwierają się pudełka. Przyklejenie obrazka bokiem albo do góry nogami zdarzyło mi się już kilka razy, więc od tamtego czasu dokładnie sprawdzam. Obrazki wycięte i możemy je przykleić. Robimy to w trzech etapach. Po pierwsze smarujemy klejem pudełko. I tutaj spokojnie możemy wyjechać poza granicę obrazka. Następnie przyklejamy obrazek. Stres na poziomie 0, ponieważ to jest papier ryżowy. On zniesie nasze każde nie wiem, nie jestem pewna, może 2 mm w prawo. I wtedy na mokro go spokojnie odklejamy i przyklejamy tam, gdzie chcemy. I jeżeli jest już pięknie i we właściwym miejscu, wszystko porządnie od góry zamalowujemy klejem. Grubo i porządnie. Klej jest w kolorze mlecznym, ale po wyschnięciu staje się przeźroczysty. Teraz możemy poprzyklejać pozostałe elementy. Tam, gdzie jest nam wygodnie, wycinamy. Nawet jeżeli zostanie nam lekki margines, nic nie szkodzi, nie będzie tego widać. A tam, gdzie się wyciąć nie da, na przykład przy kwiatkach, wyrywamy. Trochę skracam, ale przyklejam cały czas w identyczny sposób. Czyli smaruję pudełko, przyklejam papier ryżowy i wszystko zaklejstrowuję klejem. Warto pamiętać, że nikt nie będzie nam mówił, jak mamy żyć. Czyli jak nam coś nie pasuje, na przykład napis, to po prostu go rozdzieramy na takie kawałki, które nam będą pasowały. A jak kawałek włókna z papieru wystaje, to go obcinamy. Nic na siłę i tak nam się wszystko uda. Dziewczynka na portrecie była trochę za duża, czyli wystawał papier. Ale to żaden problem. Jak będzie jakiś problem, to ja Wam powiem. A taki wiszący papier na mokro albo na sucho, objeżdżamy papierem ściernym i już jest wszystko równo i idealnie. Pierwszy etap zdobienia za nami. Teraz pozwólmy wyschnąć naszym zdobionym elementom. A po wyschnięciu pierwsze lakierowanie. To jest bezbarwny lakier akrylowy matowy. Oba pudełka, zarówno w środku i na zewnątrz oraz okładkę, przemalowuję lakierem. Obrazki naklejone, a teraz dodamy naszej pracy trochę serca. W tym filmie nasza radosna twórczość ma kolor różowy. Intensywność różu wybieracie sami. Ja różowy pomieszałam z białym i wyszła mi taka słodziutka landrynka. Pudełko z kwiatami zyska dół w tym kolorze. Górny brzeg denka nie musi być pomalowany idealnie, ponieważ przykleję tam koronkę. To jest wykałaczka z tępym końcem, znakomita do robienia kropeczek. A pamiętajcie, że kropeczki najpiękniej wychodzą, gdy farba jest rozwodniona. Po dodaniu wody kropeczki mają piękny, idealny, okrągły kształt. Jeżeli się zastanawiacie, gdzie można kupić takie wykałaczki, to nie ma problemu, dodamy Wam je do zestawu startowego. Robienie kropeczek to banalna sprawa, ale dzięki nim praca zaczyna wyglądać uroczo. Ups, zobaczcie, jaką mam paskudną różową plamę. Takimi rzeczami proszę się nie przejmować. Taką plamę należy zamalować bez uszczerbku na honorze i jakości pracy.
Powoli dochodzimy do finału, czyli zastanawiania się, co by tutaj jeszcze dodać, żeby nasza praca była jeszcze bardziej urocza. Ja przyklejam koronki klejem na gorąco, ale jeżeli nie macie, inne kleje też będą działały. Pistolet to jedyna rzecz, której nie ma w zestawie startowym. I jeszcze raz wykałaczka, tym razem białe kropeczki. W tym wypadku chciałam zobaczyć, jak ułoży się koronka i dopiero wtedy je domalować. Do zakładki dodam rameczkę. Cieniowaną rameczkę wykonujemy pędzelkiem gąbkowym. Bardzo prosta metoda i zawsze się udaje. Ale żeby było ładnie, pędzelek najpierw musimy wypisać na papierze. Dzięki temu nie wychodzi nam malowanie, a cieniowanie. Żeby było subtelne, robię to w dwóch etapach. Pierwsza szersza rameczka w delikatnym jaśniutkim różu i drugi przelot gąbką, ale w tym wypadku farba jest bardziej intensywna. Zobaczcie, jak się dokładnie przyjrzycie, widać, gdzie kończy się papier ryżowy. Mnie to nie przeszkadza, ale jeżeli komuś przeszkadza, jest na to prosta rada, czyli chlapanie. Szczoteczka do zębów, rozwodniona farba, kilka prób na boku i możemy pochlapać naszą zakładkę. Przy chlapaniu warto wiedzieć, czego nie chcemy pochlapać. Ja chciałam pochlapać wszystko oprócz buzi dziewczynki. Czasami na to miejsce przyklejam karteczkę, ale dzisiaj wystarczył palec. I obecnie zakładka prezentuje się tak. Żeby pracę dobrze zabezpieczyć, warto ją jeszcze raz polakierować. Czyli jest to moje drugie i w tym wypadku ostatnie lakierowanie. Wisienka na torciku do zakładki, czyli perełka i wstążeczka. Aby łatwiej mi poszło przewlekanie wstążeczki przez mały otwór perełki, ucinam ją w takim kształcie. Żeby wstążeczka się nie strzępiła, można ją leciutko przypalić zapalniczką. Moja praca jest gotowa. Łatwiutka, słodziutka i przyjazna na początek. Jak widzieliście tutaj, nie może się coś nie udać. A jak coś pomaluje się krzywo albo nierówno, to wystarczy to zamalować. Wszystkie produkty niezbędne do wykonania tej pracy zamieściłam w opisie filmu. A jeżeli chcecie mieć pewność, że o niczym nie zapomnieliście, to dobrą alternatywą jest nasz wszystko mający zestaw startowy. Oczywiście link do niego macie w opisie filmu. Mam nadzieję, że moja alternatywa na postanowienia noworoczne Wam się podoba. Czyli może chudsza nie będę, ale moje życie będzie ciekawsze. A jeżeli chodzi o życzenia, to życzę Wam w nowym roku bambiliona świetnych pomysłów.